Za sprawą niżu, który ściąga do nas zimne powietrze arktyczne, za oknami powrót zimy. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś za oknami w całym województwie znów zrobiło się biało. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach mogliśmy zobaczyć 0 stopni w Częstochowie, Katowicach i w Bielsku-Białej. Najbliższa noc czeka nas pochmurna, również z opadami śniegu, dodatkowo z bardzo silnym wiatrem, który w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na drogach bardzo ślisko. Minus 3 stopnie w Kłobucku i Częstochowie, minus 4 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum, w Raciborzu minus 3, minus 4 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie minus 4 i tyle samo w Bielsku-Białej, w Żywcu aż minus 6. Jutro na niebie gościć będą chmury, z których w dalszym ciągu spodziewamy się opadów śniegu. Dodatkowo nadal obecny będzie porywisty wiatr, który będzie wpływał na temperatury odczuwalne. Na termometrach 3 stopnie w Kłobucku i Częstochowie, 2 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum, w Raciborzu i w Rybniku 4 stopnie, 3 w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach. Na południu regionu w Żywcu 2, 3 stopnie w Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie bardzo szybko rosło i w południe wyniesie 980 hektopaskali. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. W poniedziałek na termometrach 10 stopni, w dalszym ciągu duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. We wtorek na termometrach 14 stopni, odrobinę więcej słońca i przelotne opady deszczu. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny i okolice Częstochowy to bardzo dobra jakość powietrza. W centrum jakość powietrza dobra. Podobna sytuacja pojawi się od Raciborza przez Mikołów i Pszczynę. Także jakość powietrza dobra, natomiast Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec jakość powietrza bardzo dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.